Cześć, w niedzielę miałem udany wypad na giełdę w Warszawie. Znalazłem m.in. taki zasilacz laboratoryjny, którego działanie trzeba będzie jeszcze sprawdzić. Znalazłem też taki kolejny nerdowski silniczek z fabryki w Harta. Niedawno oglądaliśmy stamtąd mały trójfazowy silniczek. Ten jest jednofazowy i nie wiem jeszcze do czego służył. Ale najbardziej ucieszyłem się z tego starego autotransformatora regulowanego również z NRD z fabryki w Talheim. To urządzenie pozwala na płynną regulację napięcia, i chciałbym dzisiaj szybko sprawdzić, czy działa. Transformator jest dosyć ciężki, ma solidną, chyba bakelitową obudowę. Początkowo myślałem, że brakuje mu jakiejś pokrywy od przodu, ale na zdjęciach widziałem dokładnie identyczne transformatory tego typu. Chyba były one przewidziane głównie do wbudowania w jakieś większe obudowy czy urządzenia. Z przodu jest pokrętło przeznaczone do regulacji. A ruch pokrętła powoduje z tyłu przesuwanie ramienia wyposażonego w szczotkę węglową, która dotyka do styków połączonych z poszczególnymi odcinkami uzwojenia transformatora, i w ten sposób dokonujemy płynnej zmiany napięcia. Może z boku ta szczotka będzie lepiej widoczna. Gdyby transformator był teraz włączony, powolutku podnosiłbym napięcie po stronie wtórnej od 0 do 250 V. Do przetestowania transformatora z jednej strony podłączyłem przewód zasilający, tutaj przy okazji muszę te śruby wymienić na krótsze. A z drugiej strony podłączyłem oprawkę z żarówką. Wszystko to mam na razie na wszelki wypadek podłączone do 24V transformatora ochronnego. No i żarówkę wymieniłem też na 24V. Włączyłem zasilanie, mam też woltomierz i zobaczmy, co będzie, jak podniosę napięcie. Widać, że na wskazaniu woltomierza napięcie powolutku wzrasta zaczyna się też żarzyć żarówka. A im bardziej podnoszę napięcie, tym jaśniej żarówka świeci. Dochodzę już do około 24 V, dalej już nie podnoszę napięcia, choć jeszcze byłoby to możliwe. No i ponownie zmniejszamy napięcie, zmniejszamy i żarówka gaśnie, dochodzimy do zera, wyłączam zasilanie. No to jeszcze jedna próba, tym razem z normalną żarówką przewidzianą na 220V. Podniosłem też zakres pomiaru na woltomierzu, a zamiast transformatora 24V mam regulatoru Nitra Zatra, który zapewnia napięcie 220V. Do niego podłączyłem nasz autotransformator, włączam zasilanie i podnosimy napięcie. Zwróćcie uwagę na wskazania woltomierza. Przy około 50-60V zaczyna się świecić żarówka, a ja podnoszę dalej napięcie do 220 V. Tyle wystarczy i teraz ponownie obniżam napięcie. Żarówka zaczyna przygasać, dochodzimy do zera, wyłączam zasilanie. Bardzo fajny transformator, który na pewno dokładniej obejrzymy.